Początek końca systemu ŚKUB. Zgodnie z zapowiedziami od dzisiaj już nie można wyrobić karty, ponieważ niebawem zastąpi ją nowa karta, strona internetowa i aplikacja mobilna. Trwa odliczanie do uruchomienia systemu Transport GZM, który ma sprawić, że kupowanie biletów w komunikacji miejskiej będzie łatwiejsze. Łukasz Kądziołka. Dzisiaj jeszcze ŚKUB, a już niebawem Transport GZM. Od piątku nie można zamówić nowej karty ani w punkcie obsługi pasażera, ani w automacie biletowym. Niektórzy już słyszeli, że szykują się zmiany i zastanawiają się, co zrobić z dotychczas posiadaną kartą. Zresztą czytałam, że nie ma być tej karty ŚKUB. Także niedawno co synowi wyrobiłam, bo chodzi do klasy trzeciej, ale okazało się, że czytałam, że ma być zlikwidowane. Faktycznie ta karta przechodzi do historii, ale będzie można z niej korzystać jeszcze do końca terminu ważności. Ci, którzy ŚKUB-u nie mieli, wyrobią już nową kartę, czyli Transport GZM. Za tą nazwą kryje się też nowa strona internetowa i nowa aplikacja. Jak zapewnia Metropolia, teraz łatwiej będzie na przykład zakodować zniżkę dla dzieci do 16 roku życia. Będzie to można zrobić przez aplikację lub stronę internetową. Wybieramy ulgę, która nas interesuje, przykładowo Uczeń Metropolia, wprowadzamy rodzaj dokumentu, na przykład legitymacja szkolna. Kontroler, widząc tę legitymację, widząc zdjęcie, on sprawdzi sobie to w systemie, odhaczy i w tym momencie już ten dokument potwierdzający tożsamość nie będzie więcej potrzebny, ponieważ to już będzie ulga zweryfikowana, z której będzie można korzystać. Brak możliwości wyrobienia nowej karty ŚKUB to dopiero początek zmian, które teraz będą już wchodziły z dnia na dzień do końca września. Do jutra można jeszcze wykorzystać pieniądze na e-portmonetce, bo później przez jakiś czas mają być nieaktywne. Będzie też 3-dniowy okres braku dostępu do biletów na karcie ŚKUB, który potrwa od 28 do 30 września. Nie będą działać zapisane na karcie ŚKUB bilety jednorazowe, średniookresowe, jak i pakietowe. Będą działać natomiast bilety długookresowe. Od 1 października ma już działać Transport GZM. Wraz z uruchomieniem nowego systemu pojawi się nowa taryfa. Będą 5-minutowe promocyjne bilety za złotówkę, czy możliwość podróży start-stop, dzięki której aplikacja sama wybierze najkorzystniejszy dla pasażera bilet.